1 września 1943 roku do gospodarstwa rodziny Sowów przyjechała grupa niemieckich żołnierzy. Szukali schronu, w którym ukryto Żydów i partyzantów. Pomimo gruźb, bicia i zastraszania, rodzina nie wydała zbiegów. Rodzice Józef i Franciszka zostali zamordowani, a dzieci rozdzielono na długie lata. Dziś przybliżymy ich historię. Józef i Franciszka Sowowie prowadzili gospodarstwo we wsi Wierzchowisko. Mieli 5 dzieci: Eugeniusza, Irenę, Józefa, Janinę, Piotra i 6 w drodze. W czasie okupacji niemieckiej Józef pracował dorywczo jako stolarz i kołodziej. Latem 1942 roku Józef razem z synem Eugeniuszem wybudowali w oborze podziemną kryjówkę. Wejście do niej znajdowało się pod żłobem dla konia. Schronienie znaleźli tam ludzie, którym Józef pomógł wydostać się z częstochowskiego getta. Możliwe, że ukrywało się tam nawet 7 Żydów. Przed świtem 1 września 1943 roku do Sowów przyjechali niemieccy żołnierze. Z domu wyszedł Józef, dostał kolbą w głowę i stracił przytomność. Niemcy wyciągali z łóżek kolejnych członków rodziny. Zaczęli bić ciężarną Franciszkę, która co chwilę mdlała. Nie doczekali się jednak odpowiedzi na pytanie, gdzie są Żydzi i partyzanci. Rozpoczęli więc przeszukiwania zabudowań. Wykorzystując chwilę nieuwagi, Franciszka z małym Piotrem na rękach zawołała córki i zaczęła uciekać. Dziewczynki udały się w stronę lasu, a matka schroniła się u sąsiada w piwnicy. Żołnierze natychmiast pobiegli za nią i targając za włosy, przyprowadzili ją z powrotem. Wtedy ponownie zaczęli przeszukiwać oborę i w końcu odkryli kryjówkę. Ze środka dobiegł ich strzał. Okazało się, że tej nocy u Sowów schronił się również partyzant Zyskowski, który odebrał sobie życie. Znalezionych w schronie ludzi wraz z Franciszką i Józefem ustawiono pod drzewami. Trójka synów zakuta w kajdanki obserwowała egzekucję przez okna niemieckiego samochodu. Żołnierze na znak oddali strzały. Rannych dobili. Jeden z Żydów, Henryk Cukrowski, nie został zabity, żeby przenieść ciała zamordowanych do dołu po wapnie i zakopać. Jego dalszy los pozostaje nieznany. Zabudowania gospodarcze Sowów zostały ograbione i spalone, a wszystkie dzieci przekazano pod opiekę sołtysa Wierzchowiska. Ponad tydzień później przyjechał po nie brat Józefa, Stanisław Sowa, który zabrał rodzeństwo do wsi Gulał, obecnie Goli Grodkowskiej, gdzie od 3 przebywał na robotach przymusowych. Dzieci pozbawione rodziców musiały wzajemnie sobie pomagać, a życie na terenie Rzeszy było wyjątkowo trudne. Niestety w 1944 roku zostały rozdzielone. Niemiecka rodzina Pichów, mimo sprzeciwu krewnych, zabrała 7-letnią Janinę do Hanoweru. Dziewczynka miała zostać wychowana na Niemkę. Ciężko pracowała, kołkowała obuwie i gotowała. W kwietniu 1945 roku pozostałe dzieci Sowów razem ze stryjem Stanisławem przyjechały do Częstochowy. Przez wiele lat rodzina próbowała odnaleźć Janinę. Dopiero po 19 latach, w 1963 roku, jej bratu Józefowi udało się nawiązać z nią kontakt. Miała na imię Anita. Na pierwszy list brata odpisała dopiero po pół roku, po niemiecku. Nie wiem, czy mam jakąś rodzinę w Polsce. Ja jestem stąd. Jestem Niemką. Nie pamiętała, skąd pochodzi. Miała już męża oraz dziecko. Józef pojechał do niej do Niemiec. Dzięki rodzinie udało jej się poznać swoje korzenie oraz po wielu latach rozłąki spotkać z resztą rodzeństwa. Podobny los spotkał tysiące innych polskich dzieci. Po wielu z nich ślad zaginął. Niemiecka organizacja Lebensborn skutecznie zacierała ślady po zrabowanych polskich dzieciach, których pozbawiano tożsamości. Jeśli zainteresował Cię ten materiał i chciałbyś poznać więcej historii zawołanych po imieniu, pamiętaj o tym, żeby zasubskrybować nasz kanał na YouTube.